Uwaga, czerwone. Czerwone, zaraz ruszasz. Lecimy, lecimy, lecimy. Ruszaj. O kurwio! Człowieku! Stary! Śmieć mnie ma! Na jednej liczą się te lajki na Insta. Ta druga w głowie tylko co i Hendrixa. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba. A czwartej zdrada to jest życiowa misja. Ty, ochroniarz, gdzie ten zlot jest? No nie wiem, zobaczcie laut, idziemy już człowieku trzeci kilometr, ja nie wiem, już pół godziny. Masakra jakaś. A Marek jak zwykle samochodem dupę wozi, a nas zobacz co zrobił, wystawił. No dobra, no ale tam w korku gdzieś stoi. Gdzie w korku? No tutaj, w tym korku. Tu w korku? No a co, myślisz, że się nie ma samolotu, żeby przelecieć? Masakra, nie, masakra jest. No tam gdzieś jest ten zlot, nie? Ale po co my tu właściwie idziemy? No nie wiem, idziemy na zlot ogólnie. Ja pierdzielę. Zobacz co tu się dzieje. Dobra, uciekamy stąd. Dobra, uciekamy. K***a, uciekaj, kamerzysta! K***a, dobrze, kamerzysta, że ten aparat złapałem. By nam nawet aparat wyrwali. Co się dzieje? To jest nienormalne. Wiesz, człowieku, weź sobie na zlot tylko wyjdź. Gdzieś w jakimś polu skończyliśmy. Masakra. Ludzie z fury krzyczą. Ty wiesz w ogóle gdzie iść? Ja nie wiedziałem, że to jest taki fej. Nas zna cała Polska. Masakra, nie? Cała Polska. To jakiś szok. Zobacz, mnie przemija aparat. Nie no, idziemy, idziemy, idziemy. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Ty, to weź jakieś ogórki. Chodź sobie kupimy ogórki. Co ty na to? Ogórka? No, ja bym mógł zjadł ogórkę. Możemy ogóreczki? Jest. Tak. 8 zł za słoik. 8 zł za słoicie? Tak. Proszę bardzo. To dwa razy. Dwa razy? Nie, no raz sam starczy. I paprykę. Nie, ogóreczki. Ogóreczki. No. Dobra, to weźcie tą paprykę. Paprykę też? Jeden słoik czy dwa? Dobra, dwa i paprykę za dwie dychy. Paprykę i dwa słoiki. Jest już. I jest gitara. Gitara. Dobra. Ale pojedziecie tam, pojedziecie, to jest głodny, a woda jest super. Zajebista, dobra. Zajebista, idę. Dziękujemy bardzo. No, to możemy w sumie iść dalej, nie? Bo mamy ogórki teraz, ale nie wiem, gdzie ten Marek jest. Weź, odpuść ten słoik. Który chcesz? Nie wiem, albo daj mi paprykę. Paprykę chcesz? No. Zrzekaj. Ale ty woda leje się z tego. Z czego? Z ogórku? No, chcesz ogórka? No daj mi. Zajebisty pewnie, zoba. Weź op***ą, sprawdź najpierw, czy nie zatrute. Co się stało? Wyszła. A już jedź! Zajebista. Weź daj. Będzie dawno takie. Takie ogóra? Już dawno nie jadłem, nie? Co myślisz, kamerzysta? O! To jest! No dobre. Nie ma to jak od gospodarza. To idziemy dalej, nie? Trzeba wziąć te ogóry, to czekaj, daj mi jedną. Co chcesz? Słoik mi daj, to podniosę. Bierz te ogóry i chodź. Ty, my dojdziemy w ogóle do tego zlotu, k***o, co ty te ogórki w ogóle kupiłeś? Ten zlot mamy ogórki, mordo, daj na przygodę idziemy. Po co nam te ogórki w ogóle? No właśnie nie wiem, po co je kupiłeś? No nie wiem, a co byśmy jedli cały dzień? Nie wiadomo, czy Marek w ogóle dojedzie tutaj na ten zlot. Masakra, przecież masakra, nie? Że będziemy mieli... korek jest jeszcze. No. My dojdziemy tam w ogóle? Nie wiem, idziemy przed siebie, dawaj. Idziemy w ogóle jesteśmy? No właśnie nie wiem. Jak już jesteśmy tyle kilometrów, to zobaczymy, jakiś zlot. Masakra jest jakaś. Ty Marek tu gdzieś miał stać, czekaj. Jest, 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 też, też. Co jest? Ty, a ty nie za wygodny, my z buta tyle kilometrów. Ja się boję stąd wyjść. A czemu tu tak buta napierd... Co? Czemu tu tak buta nawala? Podobno mają być jakieś szybkie samochody i w ogóle każdy ma się tutaj chwalić samochodem. No to ja tutaj przyjechałem, ale nagle patrzę, no mi milion widzów tutaj jest. Każdy się na mnie tutaj patrzy, ja się boję po prostu stąd wyjść. Dlatego siedzę w tej zasranej Tesli. Nie wiem w ogóle po co mi ona jest potrzebna, jak nawet wyjść nie mogę. Chyba tam, chyba tam. Ale skąd Tesla wziął w ogóle? Zobacz jaki bogat. Twój stary jeszcze jest, Jaguarem przyjechał. Twój stary? Tutaj. O, no twój stary jest, ten w worku. Jak mój stary? Nie wiem. Po co on tu przyjechał? Na zlot. Stary przyjechał? Jaguar? Dobra, weź, ogarnij sytuację, czy jest dużo ludzi tutaj, bo ja się boję, nie? Gdzie masz w ogóle te ogórki? Nie wiem, gdzie są te ogórki, gdzieś tam postawiliśmy przy wejściu tu. Co zabiorą te ogórki, człowieku? Wiesz, te ogórki. To 20 zł, kurczę, dawaj 20 zł. Nie mam, co mam wziąć? Przedam pieniędzy! Dałem ci 20 zł, ale ja, na górki. Ja wydałem ostatnio, jak Marek nad morze jechał. Nie mam już więcej pieniędzy, bo mi nie dał wypłaty. Ty, no gdzie ty no przecież tutaj stary stoi, chodźcie. Ja. Ty, ja byłem.
Ty, skąd masz nasze ogórki? O, siemanko! Skąd masz nasze ogórki? Jak to skąd? Przecież to są moje ogórki. Jak my kupiliśmy te ogórki... Tak, ciekawe kiedy? Po drodze. Pokaż. I zostawiliśmy przy wejściu. Ja kupiłem jedną paczkę od gościa, tam siedział ty. To są nasze ogórki, zajebne ogórki. No. Nie pierdol, że mi wjebałeś te ogórki. Pokaż się, gdzie one są. No tu są ogórki. Są ogórki. No są. Ale no. O co chodzi? Co, chłopaki, przyjechaliście na zlot? A skąd ty w ogóle masz to auto? No mam, no co? A ty nie miałeś mieć innego? A ja też mam inny. Czyż nie pamiętasz, jak mi kluczyki dawałeś? Nie dawałem ci. No małolaci, kurde, przyszedłeś na klany do 18 i mówisz, mać stary, jedź na zlot. Miałeś mieć Mercedesa swojego. Mój Mercedes jest za wolny. Jaguara. Za wolny jest, człowiek, ostatnio przegrałem. No co ty, jak sobie wyobrażasz to małolaci? Ciągle tylko byś mnie brał. Ale czemu samochód zabrałeś? No bo musiałem się tu czymś pokazać, wiesz, tu dzisiaj dużo widzę fajnych dziewczyn. Miałem mieć Mercedesa. Ja myślę, że tutaj na tego Jagiego to nawet chyba sam nie będę wracał do domu, jak myślisz? Synek, co? No chyba cię pogrzało, ojciec, to dawaj auto. No ja nie będę. A czym przyjechaliście? No, no my z buta przyszliśmy. Przyszliśmy na pieszo. No to stary. Bardzo mi przykro, ile stary. Tam stówka jebnęliście z tego buta, stary. Czy to? Co ja mam? To Tesla. Tesla. Pokaż! Tesla. Masz Tesla? No mam Tesla. Małolaci! Nie no, kurwa, marzenie, chodź, pokaż! No to chodź do Tesli, lecimy. Ale pichot, Tesla! Wychodzi stąd? Tesla! Koło! Koło! Dobra, dawaj, lecimy. Pokażę staremu Tesla. No patrz, stary, Tesla. Ole wjebana, ty małolaci, chcesz powiedzieć, że to jest twoja? Teraz weź go pójść do środka, bo tu nic nie słychać, nie? Jak to? Wyjebana! Dzięki. Jaki telewizor! Nie no, takiego komputera to ja w domu nawet nie mam, człowieku, mówię wam. Super, super! Ale ty, ale... Ja! Jaka... Małolacik, to teraz zaszalałeś! To ty. Jest to! I co, chcesz się ciąć? No masz mogę czym? Się pociąć, masz no. Czym? No mam! Już to od razu przepierdalasz mam. Na starcie. Mam, ja cię kręcę, człowieku. Ile to ma koni? To? Patrz, karbon. 1200. 1200? 1200 koni. Pierdziule, jabłki dach. To jest najszybszy samochód na świecie. To ty maregalasz, to masz 600 koni. Ile to ma? Powiem ci, małolacik, zaimponowałeś mi. Zaimponowałeś piona. Zaimponowałeś, dawaj pionę. Ja pierdzielę, pukają w drzwi. Ty, no na taką furę to wiadomo, żeby pukali. Patrz, człowieku, zasięg, wszystko. 500 koni. Dobra, co robimy dalej? Co to tutaj jeszcze można robić? Tam są jakieś wyścigi, nie? No spierdalaj stąd, dajcie, pójdziemy zobaczyć może, jak się tną furami. No w końcu jesteśmy na zlocie, nie? A gdzie to jest? No tam, dawajcie jedną czwartą, coś zobaczymy, pokręcą, pokminią, gumy popalą, chodźcie. No dobra, to dawaj. No, możemy idziemy. Chodźmy, zlot chodźmy. To zlot, nie? Dobra. Dawaj, synek, chodź. Ty, tak właściwie to po co my przyszliśmy tutaj patrzeć się na jakieś zardzewiałe samochody? Nie mam pojęcia. Jak ja biorę Teslę, biorę twojego starego i robimy Jaguar VS Tesla. Już to logiczne, że Jaguar dostanie... Ochroniarz, ty się lepiej nie udzielaj w tej kwestii, bo to ja jestem prawdziwym znawcą motoryzacji i za chwilę będziemy się ciąć ze starym. Znaczy to nie ma sensu. Stary lubi wyścigi. 6 AMG mordo, 6 AMG mordo. 6 alternator. No to kurwa, po co my się tutaj patrzymy na te jakieś zardzewiałe samochody? Ale zobacz, jakie fajne golfy były. Dobra, ja lecę po desę, tak? No, no w samochodziki fajne, nie? No, samochodziki, nawet fajne, nie wiem, widzisz, Marek to nagrał sobie filmik, że on tylko Lambo i 400 tysięcy mniej, to się nie liczą żadna. No to zajebiste. Golfy, jakieś Polo. No, dawaj, idziemy. I co, Mareczek? No to co, stary? Co, małolacik? Jest Tesla i co, myślisz, prujemy że będziesz ta... drugi raz taki tak, mobilny jak ja? Proszę cię, Marek! Ja teraz zostałem... Ha! Ty! Ja sam nie jadę, jeszcze towarzystwo mam. Jaki? Zobacz, odwróć się. Co? Dziewczyny, które ze mną jedziesz? Jedziecie? Jedziemy. Chodź. Widzisz? No zaproszenie, proszę. Masz taką siłę brania? Co ty, stary, odwala? Nie wiem. Proszę. Jeszcze jedno miejsce do przodu jest? Może jeszcze jedna chętna? Chodź. No to siadaj do tyłu, proszę. Czemu on bierze latki jakieś? No jeszcze jedną dziewczynę mogę, to chodź. Śmiało, proszę. Nie przesadzasz? Proszę. Co ja mam przesadzać? Widzisz, co stary robi? Mam parę wolnych miejsc w samochodzie, nie? Muszę to wykorzystać. Co twój stary zrobił? No. Cztery dziewczyny zawinął? To jest jakaś masakra, nie? Ja jestem w szoku. No dobra, Marek, dawaj Teslą, wywalisz go, jak on zabrał niepotrzebny balast. Masz tylko obciążenie, stary. Pareczy! Dodatkowe obciążenie chcę zrobić. Idiota po prostu. No i po co w ogóle chce się ścigać? No nie ma szans w ogóle, stary, nie? Teslą? Człowiek. No też wydaje mi się, że to jest głupie, nie? No nie wiem, chłopak zrobił sobie nadzieję. Ale dupy zabrał, nie? Jakieś... Nie wiem, no i dziecko. Cztery dziewczyny. Nie, trzy dziewczyny, jakieś dziecko. No jest w ogóle nienormalne. Ja on wszystkie tutaj? Zaprasza. Jak to startują tutaj? No tam chyba będziesz miał światło, Marek. No to jest zielone, no to co, mam jechać? Ale czy co? To za chwilę.
Uwaga, czerwone. Czerwone, zaraz ruszasz, Marek. Lecimy. Ruszaj. O kurwio, człowieku. Stary, śmieciu. Nie ma starego. Stary, ty dbaję o kubia. Na 10 gości zrobiony. Dawaj. No proszę cię, z nim nie ma już co się ścigać. Ale stary dostał. Gdzie on jest? On jeszcze nie jest. Ja nie widzę starego, w lusterkę nawet. Lusterkę gdzieś tam. O. Starego nie widać. Masakra. Co ten stary? No co on liczył? Jeszcze dupy bierze człowieku dla... Masakra z nim jest. To było logiczne, że przegra. Nie miałem przyczyn troszkę na starcie. Na ile właśnie zostały zrobione? Ale ja mu daję gazu, on mi cały czas laczki pali. Ja cię nawet w lusterkach nie widziałem. Dobra, Wołlacz. Dobra, wasz szacu, kurde, Wołlacz. Drugi raz przegrał. No dobra. No 3 razy sztuka. Zobaczcie, jakie mam fajne dziewczyny. Jak zwykle, nie? 18. 1, 2, 3. Ta troszeczkę młodsza. Ale zobacz, jakie dziewczyny. No, no bo ja już jadę na chatę, to nie wiem, chłopaki, jak wy co chatę? Sobie poradzicie jakoś, tak? Co macie Tesla? Czemu, jak tam znowu może na pieszo wracać? No, ale musisz zrozumieć. Nie, no dobra, zobacz, tutaj to stary przegrałeś. Teslą wrócimy. Lecimy. No weź zajrzyj, co się tam dzieje, jak dobra, ja mam teraz. Dobra, jedź sobie tym Jaguarem, ten Jaguar to jest. Dobra, to cześć, nara, chłopak. To miłej podróży do chaty, ja muszę jechać, bo po prostu z tyłu mamy kilka i cześć. No, nara. Uważasz, że twój stary jest trochę nienormalny? No jest, chory. Chciał się ścigać, nie wiadomo po co. Ty, a może on w ogóle tego Jaguara wziął tylko i wyłącznie, żeby sobie dziewczynę wyrwać? Może on chciał po prostu wyrwać, Jaguara. No też mi się tak wydaje. To jest pewne, nie? I próbuje coś udowodnić, że niby może wygrać ze mną wyścig. Drodzy państwo, mam nadzieję, że ten film przypadł wam do gustu. Każdy film jest najlepszy na kanale Lord Crushville. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.